Witajcie. Dzisiejsza podróż będzie inna. Witam Was z lasu. Po 15 latach pracy dla korporacji postanowiłam zmienić swoje życie. Mogę w końcu robić to, co kocham, być w zgodzie ze sobą, swoimi przekonaniami. Męska energia, jaka dotąd we mnie dominowała, życie w zadaniowości, bo praca, zakupy, planowanie urlopu, to wszystko zadania. To wszystko zaczęło mnie w pewnym momencie bardzo męczyć. Teraz czuję wolność. Mogę oddać się podczas wędrówki w całości przyrodzie. Bo trzeba wiedzieć, że kąpiel leśna to niezwykły spacer. To zanurzenie się wszystkimi zmysłami. Uaktywnienie tych zmysłów podczas wędrówki. Zauważanie tego, co nas otacza. To świadome przebywanie w lesie. Wywołuje to niesamowity dobrostan dla nas, dla naszego organizmu. Dzięki przyrodzie odnajduję wewnętrzny spokój. Potrafię świadomie stawiać kroki. Widzę, a nie tylko patrzę. Czuję, słyszę, choćby szelest liści. Dotykam. Wszak w lesie mamy mnóstwo faktur. Mech, ziemia, liście, kora drzew. Przebywanie w lesie powoduje, że wyrównuje się tętno, uspokajamy się. Wzmacnia się nasz układ immunologiczny. Czy trzeba nam czegoś więcej? To podczas wędrówki, podczas uważnej wędrówki, możemy medytować. Nie tylko wtedy, kiedy siedzimy w jednym miejscu, ale poprzez to, że uruchamiamy nasze zmysły, możemy taką medytację przeprowadzić w trakcie świadomego spaceru, w trakcie świadomej kąpieli leśnej. I życzę Wam samych takich wspaniałych dni i rzecz jasna zapraszam na kąpiele leśne do mnie, na pole biwakowe przy domku z gliny. Spróbujcie. Zobaczycie, że naprawdę warto. Zobaczycie, że czujecie się zrelaksowani, wypoczęci, że na waszych twarzach zagości uśmiech, że wiele problemów, które do tej pory uważaliście za ogromne, okaże się małymi drobnostkami. Przyroda, bo to od niej, od nas tak naprawdę wszystko zależy.